Siema, jestem tutaj z Wygą i z Igorilą. Na dzień dobry, zadam tobie pytanie, Wyga. Widziałem przed chwilą rezurekcję Afrontów. Czy nastanie niebawem jakiś nowy projekt związany z Afrontami? Nowe Afronty. Stary, gramy, jeździmy, jak tylko jest okazja, to... Zresztą zawsze, ostatnio graliśmy karate w Krakowie, przyjechał mój serdeczny przyjaciel Dante, mój hype man, zagraliśmy trzy numery Wygi, wiesz, jak tylko mamy okazję, to jedziemy całą bandą, stary. No i teraz Kas jeździ z nami, bo finiszuje swój materiał. Nowe Afronty? Będą, no co wam powiem, kurwa, będą. Będą, więc jest nadzieja w takim razie. Słuchajcie, panowie, próbowałem odnaleźć jakąś genezę tego, jak powstało polskie karate i było naprawdę ciężko mi to odnaleźć. Czy możecie powiedzieć, jak to się wszystko narodziło? Jak narodziło się polskie karate? Polskie karate, no, polskie karate narodziło się z ćwiczeń, melanżu i przyjaźni chyba, tak mogę powiedzieć. Z Jaśkiem poznaliśmy się muzycznie, wywiązała się kumpelska historia między Backflipem a Mama Selita. Po prostu to jakoś ewoluowało przez lata, także po prostu rok temu stwierdziliśmy, że musimy nagrać tę płytę i trzasnęliśmy ją 2-3 tygodnie. Jest dokładnie taka, jak ten czas, szalona po prostu. Nie pobiliście rekordu ostrego, ale 3 tygodnie to naprawdę dobry czas w takim razie. Kurczę, no wiesz, 2 dni czy 3 tygodnie, jeżeli coś powstaje tu i teraz, jest świeże, jest zapisem chwili, to czuć po prostu, moim zdaniem. Nie jest takie wymęczone, wymuskane. Ja oczywiście szanuję tych, którzy produkują i dbają o każdy szczegół, ale takie rzeczy, które są nie do końca może doskonałe, ale mają zapis chwili. Są zawsze sprawiają, że nie wiem, ruszam głową, no. Nie wiem, co mówisz, ale mam nadzieję, że mówisz dobrze o mnie. Same pozytywne rzeczy mówił. Panowie, na waszej płycie pojawiają się pewne specyficzne katy. Mianowicie pocięliście słynny freestyle El Doki. Zrobił to naprawdę. Nie wiedzieliście o tym? Nie wiedzieliście o tym? Ja nic nie wiedziałem. Też nic nie wiedziałem. Chyba wiem, czy ja to sprawkę. Zrobił to DJ Flip. Czy nie baliście się, że Eldo się na nas obrazi? Stary, nie wiem. Wydaje mi się, że jest to jakaś okazja, żeby to odczarować, nie? Że nikt tego nie wziął na warsztat na zasadzie zajawy hip-hopowej. Dla mnie to jest to, co tam Leszek miał, wiesz, przyjemność popełnić, to jest dalej hip-hop, stary, i bierzemy to, no nie? Wszystko, co jest fajne w naszej kulturze, będziemy z tego czerpać, samplować, to dlaczego nie mieliśmy wziąć tego akurat katu, no nie? Bierzemy dowolne katy, bo tu się nikt nie sra o to, że ej, kurwa, katy z mojej nawiki były na twojej płycie. Tutaj jest, o to chodzi, tak? Wzięliśmy to, to nie jest świętość, nie? Nie ma czegoś takiego. A mi się wydaje, że jest to okazja, żeby po prostu fajnie sprzedać głos Eldo ze śmiesznym katem, który pasuje. Tyle. Spoko, spoko. W trzy dupy kawałek. Fantazja, czy były inspiracje konkretne, jeśli chodzi o klip i kawałek? Znaczy, ja się boję dzisiejszy wieczór, bo zawsze jak się z Jaśkiem widzimy, jedziemy na koncert, to się kończy dla mnie bardzo źle. I mogłoby powstać parę inspiracji do numerów. Słuchaj, no... Co mam powiedzieć? No, numer jest... Co, w kasie? W kasie się zgadza. Numer życiowy... Jak zawsze, jak spotka się czterech harpaganów, to musi powstać taka nuta po prostu. Podczas kręcenia tego kawałka i w ogóle sam kawałek, Aztek i Rado krążą pogłoski o powstaniu supergrupy Wyga i Gorilla, Aztek Rado, czy to prawda? Chętnie, stary. Znaczy, to wiesz, u nas to wynika wszystko, nigdy nie było pomysłu, wiesz, że zrobimy taką grupę, a taką. Ja dwóch Sławów poznałem stosunkowo późno, mimo że jakby osobiście, ale jestem na scenie łódzkiej, wiesz, jakby cały czas to obserwuję, współtworzę w różnych projektach. Zawsze wiedziałem, wiesz, co to są za zbóje, a tak naprawdę tak się zaprzyjaźniliśmy chyba z 2,5 roku temu. I jakby chcę robić z nimi muzykę, bo po prostu to są kurwa zajebiści raperzy, stary. Oni są świetni, no i są dobrymi ludźmi, ale moje melanże z nimi wyglądają właśnie tak jak w trzy dupy. I moje melanże z nim, ale z Radosnym szczególnie mieliśmy parę takich przelotów. Na pierwszym z nich obudziłem się, kurwa, spałem na torach na Żabieńcu, nie? Żona mnie obudziła telefonem, no jakby... Czy jednak nie była to fantazja tak do końca? Niestety nie.
A czy byście w stanie się w ogóle skupić podczas kręcenia tego kawałka, mając taką fajną panią przy sobie? Znaczy, ja muszę stwierdzić, że jestem trochę zawiedziony, gdyż Jasiek, wykorzystując swoją pozycję na planie, był reżyserem, operatorem, po prostu zamknął się z Uzą i tak naprawdę musiałem to wyglądać przez dziurkę od klucza, no. Bezczelny, bezczelny. Stary, nie mam takich problemów, bo ja piszę rapy w towarzystwie najpiękniejszej kobiety świata, mojej żony, która wygląda jak modelka, niczym nie ustępuje żadnej z tych dam. I tak samo Igor, no, jesteśmy szczęściarzami, mamy piękne kobiety, także piękne kobiety w naszym otoczeniu to jest nihil novi, wiesz. Dlatego nie było jej w twoich scenach, tak? Moja żona uczestniczyła chyba w dwóch moich klipach, w Serce, Rozum, Głos i w Konsumencie, więc każdy może ją tam zobaczyć i... Kochanie, jeśli wiesz, musimy zrobić, wiesz, jakiś taki numer może. Jeśli oglądasz ten wywiad, to... No, ona nie ogląda tych rzeczy, na szczęście. W każdym razie, stary, ja uważam, jak poszły trzy dupy, to moja żona powiedziała, no, i dawno ci mówiłam, że takie klipy musicie robić. Bo wiesz, robiliśmy afrontowe rzeczy, które były też dzikie, traktują o tym samym, o melanżu, o dupkach, ale mieliśmy zawsze podejście... Czysty hip-hop, stary. Gramofony, graffiti, a... Wiesz, człowiek z wiekiem patrzy na to jak na rozrywkę też. To ma fajnie wyglądać. Teraz weszliśmy w temat tych klipów z moją ekipą i jakby... Stary, no, seks and przemoc, no. Cóż więcej powiedzieć. Rock and roll w takim razie. Przez waszą całą płytę przejawia się bardzo, bardzo często słowo pasja. Czy mieliście jakiś moment w swoim życiu, kiedy chcieliście to rzucić? Bo na przykład zostaliście do tego praktycznie zmuszeni, przykuci? Wiesz co, taki, to byłoby hipokryzją mówić, że wiesz, że artysta w tym kraju nie ma powodu do zwątpienia, wiesz. Organizatorzy koncertów, czasem frekwencja na tych koncertach, starają się różne fuck-upy, ale nigdy nie miałem myśli, że chciałbym to rzucić po prostu, a to, co się dzieje ostatnio, przyjęcie polskiego karate, to, że cały czas robimy nowe kawałki i napędzamy się wzajemnie po prostu, jest najlepszym paliwem po prostu rakietowym, żebyśmy dalej latali bardzo wysoko. Spoko, a jeśli chodzi o twoją pasję właśnie i Gorilla, kiedyś grałeś na basie, tak? Tak nawinąłeś we własności intelektualnej. Czy nadal masz czas, żeby to robić, czy zupełnie to odeszło w kąt? Moją basówkę, którą sobie przywiozłem ze Stanów, jak pracowałem tam kilka lat temu, ma teraz nasz basista z Mama Selita. Pozdrawiam, Herbert, pamiętaj, że miałeś mi oddać basiwo, więc mam rzadziej czas, żeby sobie popykać coś, ale cały czas sentyment do najbardziej seksownego instrumentu na świecie. Spoko. Jeszcze chciałem was zapytać właśnie w ogóle o nadchodzące projekty, czy możecie chociaż rąbek tajemnicy uchylić, jak to wygląda? Bo tutaj afronty się pojawiły, ale... Płyta Kasa jest teraz priorytetem, mam tutaj jakąś przyjemność, chciałbym uczestniczyć w tym, co mój brat będzie puszczał, ma świetny materiał, bardzo osobisty, myślę, że zaskoczy sporo osób, jest szczery, Kas miał jakby, ma o czym opowiadać, nie? I płyta jest świetna, są zajebiste bity, głównie autorstwa Adama Ostrowskiego, Estera, jest trochę bitów Kasa. I jakby też się tam przejawiam i na bitach, i na wokalu. A potem chyba wyga następna, nie? Cóż tutaj wiesz, no. Chcecie wspólnie działać nadal, czy solówka? Jak najbardziej, stary. No, jak jesteśmy na scenie, jest ta magia. Ona nigdy nie zniknęła, ale po prostu były inne rzeczy, no. My też się znamy, kurwa, 20 lat i jakby są takie etapy, że wiesz... To o co pytałeś Igora, czy miał ochotę to rzucić? Czasem jest tak, że wiesz, chcesz zamordować tego drugiego, kurde, gałgana. Za dobrze się znamy. Ale teraz jest taki moment, że... No, afronty, no, to jest jak najważniejsza rzecz, tak. Reszta to jest... A jak u ciebie, Gorilla, to wygląda? Mamy półmetek pracy nad nowym materiałem z Mama Selita. W sierpniu wjeżdżamy do studia, tym razem na sesję wyjazdową. Zamykamy się na 2 tygodnie w starej chacie, montujemy w niej studio i nagrywamy płytę. To jest mój priorytet. Równolegle piszę kawałki na swoją solówkę. Nie mogę jeszcze dużo powiedzieć. Mam napisane teksty, cały czas szukam muzy, więc jeżeli robisz zajebiste bity, oglądasz nas i myślisz, że sprawdzę się na nich, to zgłoś się. Podbijaj. A gdzieś tam, po tym co mówił Jasiu, na pewno polskie karate,
numer dwa trzeba będzie odpalić, ale ponieważ pracujemy szybko, co udowodniliśmy, to myślę, że nie będzie problemu po prostu i za rok, za półtora, za dwa na pewno to usłyszycie. Czekamy w takim razie. Ostatnie pytanie do was, panowie. Na swojej płycie dosyć mocno punktujecie innych raperów, bo pytanie jest takie, czy bardziej mieliście na myśli tą nową falę, czy jednak to jest połączenie i weteranów, i tej nowej fali? Ja tak to odebrałem, że jednak dosyć mocno zahaczacie inne jednostki. Zawsze tak było, od czasów właśnie tych afrontowych, kurwa, syropowych. Cisnęliśmy. Jeżeli jesteś dobry, to możesz mieć 15 lat jak nasz DJ i lecisz, wiesz, to widać po prostu w tobie. Weterani, nowa fala, stara fala, już widziałem tyle tych fal, stary, po 15 latach już nic nowego, no nie? Myślę, że jesteśmy teraz mocniejsi jako środowisko, jako artyści w Polsce. Rap ma się doskonale. Dużo tałataństwa się przy tej okazji pojawia. To jest naturalne. Przy każdym boomie jest napływ tego gówna. Ale jest mnóstwo wspaniałych ludzi. Dzisiaj jesteśmy w Żorach. Line-up Bizby OK, Łona, zaraz potem Meadow G i Rex. No, czego chcieć więcej, wiesz? Jest festiwal za darmo. Mam przyjemność grać z takimi ludźmi. A tych artystów jest mnóstwo, no. 90% sceny to są rewelacyjni ludzie, naprawdę. Taki, z którymi, wiesz, poszedłbyś w ogień. Naprawdę, mnóstwo przyjaźni, a zawsze jest to 10%, kurwa, wise. Których trzeba punktować dosyć solidnie. Jasne, no cóż dodać, jakby myślę, że oczywiście rolą słuchacza jest zawsze rozkminka i odszyfrowywanie tego, o kogo nam chodziło. Myślę, że czasem po prostu bardziej piętnujemy zjawisko, a nie personalia. Tak naprawdę myślę, że płyta Polskiego Karaty jest bardziej pozytywna niż hejterska, więc jaka będzie kolejna, zobaczymy. Na pewno coś się nowego wydarzy, co będzie dla nas pożywką. Spoko. Czekamy w takim razie. Dzięki serdeczne, panowie, za wywiad. Miłego życzę. Piąteczka.